Odmrożenie branży hotelarskiej to ponowna możliwość wykorzystania bonu turystycznego. Przypominamy o tym, komu przysługuje taki bon i jak z niego skorzystać. Zbliżające się wakacje oraz odmrożenie branży hotelarskiej to możliwość dla rodzin z dziećmi do skorzystania z bonu turystycznego, jednorazowego świadczenia w wysokości 500 zł na wypoczynek. Jak można taki bon otrzymać? Bon turystyczny jest dostępny dla rodziców, którzy pobierają na swoje dziecko świadczenie wychowawcze 500+ na platformie usług elektronicznych. U każdego rodzica, który pobiera takie świadczenie, jeżeli ma profil PUE, może aktywować sobie taki bon. Mówi rzecznik prasowy ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Nie trzeba zatem składać żadnego wniosku. Wystarczy jedynie aktywować bon. W momencie aktywacji otrzymamy wiadomość SMS na wskazany przez nas numer telefonu z 16-cyfrowym kodem. Co należy zrobić z tym kodem? Na to pytanie odpowiada dyrektor hotelu Sopot Kamil Czajkowski. Numer podaje w czasie check-inu recepcjoniście. I recepcjonista za pomocą tej samej platformy ZUS-owskiej sprawdza dostępność takiego bonu. I potem my już pozyskujemy pieniądze od ZUS-u, który jest płatnikiem. Rzecznik prasowy ZUS-u w województwie śląskim zaznacza, że aktywacja takiego kodu nie jest jednoznaczna z jego wykorzystaniem. Można go użyć w dowolnym momencie. Bonem możemy płacić do wykorzystania tego bonu. Gdy płacimy za tą usługę, to płacimy właśnie do wysokości tej kwoty, która została nam przyznana. Jeżeli na przykład mamy usługę za 100 zł, to nam jeszcze zostaje 400 zł. Bon wykorzystamy nie tylko w miejscach noclegowych. Można nim opłacić także wycieczkę czy kolonie dziecka. Bony turystyczne możemy wykorzystać u wielu organizatorów turystycznych, w hotelach, wszędzie tam, gdzie organizatorzy czy przedsiębiorstwa turystyczne zgłosiły się do Polskiej Organizacji Turystycznej, że chcą, by ich klienci opłacali właśnie z usługi, które będą wykupywali bonem turystycznym. Listę podmiotów, które przyjmują płatność bonem, można sprawdzić na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Wykorzystanie bonu oferuje dworek Baranówka na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zainteresowanie jest, bo z tego powodu też się zgłosiliśmy do tych bonów, dlatego że ludzie się pytają, już chcą z nich korzystać. Zainteresowanie bonami turystycznymi wzrosło także wśród turystów nad polskim morzem. Dopiero teraz, kiedy znowu odmrożono hotele dla gości indywidualnych, możemy znów realizować bony i znowu widzimy dość duże zainteresowanie. Tu u nas w Sopocie przynajmniej dość duże zainteresowanie bonami. Bon przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia, a jego wysokość wynosi 500 zł. Można go wykorzystać do 31 marca 2022 roku.